Edith Gonzalez, Saul Lisasso i René Casados w filmie Złota klatka, odcinek 37. Reżyseria. Można wiedzieć, co tu robisz? Kiedy cię nie było wiele razy, wyobrażałam sobie, jak będzie wyglądać nasze spotkanie. Myślałem, że powinno się odbyć w ogrodzie, pod drzewem albo tutaj. Że będę na ciebie czekała, przykryta jedynie kwiatami. Ale znalazłam tylko to. Chodź. Uważam, że to nie jest dobry pomysł. Wczoraj dziwnie się zachowywałaś. Bo Flavio powiedział, że było mu źle, kiedy zobaczył, jak się całujemy w domu. Ale tutaj nie jesteśmy w domu. To to samo. Wcale nie. Chodź do mnie. Powiedz mi o mojej siostrze. Po co? Powiedz, czym się różniłyśmy, a w czym byłyśmy podobne. W tej chwili nie wiem. Dlaczego? Bo wypełniasz moje myśli. Nie jestem w stanie myśleć o niczym innym. Wymazałam ją z twojej pamięci? Nie wiem. Teraz to nieważne. Gdybyś mógł wejść do mojego serca, zobaczyłbyś, jak bardzo cię pragnę. Jak kocham i jak potrzebuję. Co noc marzę, że się kochamy. Rzeczywistość różni się od marzeń. Możesz potem żałować. Wtedy nie będziesz chciała mnie więcej widzieć. Ta chwila musiała w końcu nadejść. Nie chcę dłużej czekać. Kochaj się ze mną.
Fue tan bonito. To było piękne. Tan bonito. Dokładnie tak to sobie wyobrażałem. Como siempre me lo imaginé. Wciąż myślisz, że jestem Karoliną? Do czego zmierzasz? Odpowiedz. Tak uważasz? Boże! Ciociu? Bezwstydnik. Drań. Oriana, natychmiast wracaj do domu. Mój Boże, jest okropnie zła. Co mam jej powiedzieć? Ja z nią porozmawiam. Poczekaj. Nie idź jeszcze. To ja muszę przeprowadzić tę rozmowę. Muszę jej wyjaśnić, że to ja cię sprowokowałam i... że to było takie cudowne. Wiem, co teraz myślisz. Że powinnam się przejmować ciocią. Ale w tej chwili jestem zbyt szczęśliwa, bo cię kocham. Odkryłam, że jestem normalna. I że ty też mnie kochasz. To po co zadałaś to pytanie? O Karolinę? Tak. Chciałam mieć pewność, że dla ciebie jestem inną osobą. Nie myśl już o tym. A ty nie myśl o niej. Ubierz się. Poczekam na dole. Kocham cię. Co się stało? Czyli nie rozkochał jej pan w sobie i potem nie odszedł bez słowa? Tak ci powiedziała Teresa? Było inaczej. Musiałem wyjechać ze stolicy, bo przyjaciel powierzył mi pewną rzecz, która później okazała się kradziona. Nie wiedziałem o tym, ale... kiedy się zorientowałem, szukała mnie policja i musiałem uciekać. Wcześniej jednak szukałem twojej mamy, ale niestety nie znalazłem jej. Zostawiłem wiadomość dla niej u Joaquina, męża Teresy. Nic o tym nie wiem. To prawda. Przysięgam ci na twoją matkę, która była jedyną kobietą, którą kochałem w życiu. Nie wierzę panu. Wiesz, że nigdy się nie ożeniłem. Oczywiście znałem mnóstwo kobiet, ale żadna nie została moją żoną, bo to miejsce było zarezerwowane dla twojej matki. Kiedy wróciłem, żeby jej szukać, twoi dziadkowie już się przeprowadzili i nikt nie potrafił mi powiedzieć dokąd. Dlaczego mi nie wierzysz? Przysięgam na wszystkie świętości, że twoja matka nie powiedziała mi, że jest w ciąży. A zawsze chciałem mieć dzieci.
Myślisz, żebym cię opuścił? Nigdy. Wolałbym iść do więzienia. Popełniła samobójstwo przez pana. Joaquin nigdy mnie nie lubił. Więc może dlatego nie przekazał jej ode mnie wiadomości. Pewnie myślał, że powinna o mnie zapomnieć. Nie odrzucaj mnie. Potrzebuję cię. Mnie? Tak. Jestem bardzo samotny. Moja matka, twoja babcia umarła, kiedy jeszcze byłem chłopcem. Od tamtego czasu nigdy nie miałem domu. Ty wiesz, jak to jest wrócić do domu i zastać w nim kogoś, kto o ciebie dba, interesuje się i zawsze w potrzebie pomoże. Ja tego nie znam. Nie proszę, żebyś opuściła Teresę, bo wiem, że bardzo ją kochasz. Ale mogłabyś poświęcić mi trochę czasu. Chciałbym mieć choć wrażenie, że na tym świecie jest ktoś, dla kogo jestem ważny. Dla mojej ciotki najważniejsze jest, żebym była szczęśliwa. Obraża się na mnie, ale w końcu zawsze się dogadujemy, bo ona mnie kocha. Marta? Gdzie Flavio? Poszedł do miasta. Nie wiesz, czy przygotował jakieś dokumenty dotyczące naszego rozwodu? Nic mi o tym nie mówił. Jest już telefon, o który prosiłeś. Dziękuję. Widziałaś panią Ofelię? Nie, Alex. To ja z nią porozmawiam. Później, teraz ja to zrobię. Nie wiem, gdzie jest. Może w altance. Nawet nie wyobraża sobie pani, co czułam, kiedy ich tam zobaczyłam. Byli nadzy. Wiem, że wy, młodzi, traktujecie pójście do łóżka tak samo, jak pójście na pizzę. Wcale nie. To, co zrobili Alex i Oriana, zrobili? To, co on zrobił, jest dorosłym mężczyzną, a Oriana to jeszcze niewinne dziecko, które nic o tych sprawach nie wie. Zrobił wszystko, żeby ją uwieść. To szatan, rozpustnik. Można? Bezwstydnik. Dlaczego pan tu przyjechał? Żeby nas poniżyć i zadać tyle cierpienia? Proszę o wybaczenie za to, co się stało. To było obrzydliwe. W życiu nie czułam takiego wstydu. Rozumiem, panie. Nic pan nie rozumie. Bo nie wie pan, co to szacunek. Proszę pozwolić mi wyjaśnić. Uwiódł pan niewinną dziewczynę. Wystarczy. Oriana jest dorosła. I to, co między nami zaszło, to wyłącznie nasza sprawa. Także jej męża, bo Oriana dopuściła się zdrady. Uniknęlibyśmy tego, gdyby Flavio dał jej rozwód, o który prosiła. I gdyby pani jej w tym pomogła, zamiast wymyślać tysiące pretekstów. Pomogła w czym? Oddała ją w ramiona awanturnika, który uciekł z więzienia? Jestem niewinny. Stałem się ofiarą spisku. To pan jest przestępcą. Proszę pozwolić, że z nim porozmawiam. Niech pani robi, co chce. Ale jeśli do jutra stąd nie zniknie... Tak, wiem. Wezwie pani policję. Ale po co czekać do jutra? Niech pani to wreszcie zrobi. Niech też zapytają o Artemio, który ma spinkę do krawata doktora Acevedo. Nie wierzę, że sprzedał mu ją ktoś w mieście. O czym pan mówi?
O spince, którą miał na sobie doktor Acevedo w dniu morderstwa, a którą chwalił się wczoraj szofer Flavia. To kolejna z jego wymyślonych historii. Nie wymyśliłem tego. Jak również tego, że kobieta, którą niby zamordowałem, była wczoraj w miasteczku i jechała samochodem Omara Garcia. Dlaczego wątpisz w to, co mówi? Widziałam wczoraj Artemio, ale nie zauważyłam spinki. I co? Takie rzeczy można kupić wszędzie. On dorabia historię do wszystkiego, co zobaczy. Podobno widział kobietę, którą zabił. To na pewno wyrzuty sumienia nie pozwalają mu normalnie żyć. Jest bardzo sprytny, a ty jesteś głupia i dlatego złapał cię w swoją sieć. W jaką sieć? Ja się zakochałam. Pewnie, ale to przeklęta miłość. Przez nią będziesz jeszcze płakać krwawymi łzami. Mówisz, jakbyś tego chciał, bo chcę. Tylko w ten sposób coś zrozumiesz. Masz rację co do Omara Garcia, Flavia, Artemia i Spinki. Ale nie masz dowodów, to tylko podejrzenia. Wcale nie, jestem o tym przekonany. Dobrze? Może jesteś czarodziejem, albo masz szósty zmysł. Ale to nie ma nic wspólnego z Orianą. Ty jej nie kochasz, zrozum to. Wystarczy. Nikt lepiej ode mnie nie wie, co czuję i nikt nie ma prawa wypowiadać się na ten temat. Nawet jej mąż? Flavio jest mordercą i impotentem. Wszystko jedno, ale jest jej mężem i należy uszanować ten fakt. Tu nie obowiązuje prawo dżungli. Powiedz to im, nie mnie. Nie mieszaj tych spraw. Rozmawiamy o twoim romansie z Orianą. To nie romans, ja ją kocham. Rozumiesz? Ożenię się z nią. Z jakim nazwiskiem? Wszystko jedno, jakieś wymyślę. Dokąd jedziesz? Na spotkanie z Omarem Garcia. Nie, Alex. Nie możesz popełnić tego błędu. Miałeś z nim już kłopoty i nie zadzieraj z nim ponownie. To uciekinier z więzienia. To nie nasza sprawa. Jeśli państwo go nie zgłaszają na policję, to muszą mieć swoje powody. Nie wtrącajmy się. Wkurza mnie. Wytrzymaj. Muszę iść, bo zbliża się pora obiadu. W czym mogę pomóc? Chcę rozmawiać z Artemio. Podobno masz spinkę do krawata, taką samą, jaką miał doktor Acevedo. Kupiłem ją w miasteczku. Możesz mi ją dać? Prosił o to pan Flavio? Nie. To po co ona pani? Potrzebuję jej. Później ci ją oddam. Lepiej zapytać o to pana Flavia. Po co? Daj ją pani. A jeśli pan będzie zły? Niby dlaczego? Nie bądź niegrzeczny. Siedź cicho. Proszę tak nie mówić. Pokaż mi ją przynajmniej. Przepraszam, ale po co pani ta spinka? Chcę sprawdzić, czy naprawdę należała do doktora Acevedo. Proszę, kupiłem ją w miasteczku. Dziękuję. Zaraz. Zabrała ją. Pomoże mi pani? Tak. W sprawie Oriany? Tak. Jestem bardzo wdzięczna. Bardzo lubię Alexa, ale uważam, że powoduje nim złość i frustracja. Gdyby Oriana nie była tak podobna do siostry, nie wątpiłabym w jego miłość. Sądzi pani, że myli ją z Karoliną? To złożony problem. Z jednej strony jest podobna, a z drugiej jest siostrą jego żony, czyli rodziną i to najbliższą. Dlatego czuje się odpowiedzialny. I w ten sposób to okazuje?
Rozkochuje ją w sobie, poniża i uwodzi, wiedząc, że ma męża. Ozdabia go pani zaletami, których nie ma. Alex nie jest złym człowiekiem. Niech to okaże, zostawiając w spokoju Oriane. Czy pani Severina wciąż mieszka w pensjonacie mamy Krystyny? Tak, dlaczego? Chcę z nią porozmawiać. Niech panienka do niej zadzwoni. Muszę tam iść, żeby jej coś pokazać. Dobrze. Mój szwagier jest z Dolores w altance? Nie wiem, ale pani doktor rozmawia z panią Ofelią w pokoju. Gratuluję. Czego? Nowego samochodu. Kto tak powiedział? Przywieźli go właśnie. Kupił go Flavio na twoje nazwisko. Nie prosiłam go o to. Widocznie chciał ci sprawić niespodziankę. Trzeba go wypróbować. Nie umiem prowadzić, ale ja tak. Przejdziemy się gdzieś? Tak. Uwielbiam zapach nowego samochodu. Jeśli chcesz, nauczę cię prowadzić. Dobrze? Zrobiłem to, żeby ją wzruszyć, ale nie kłamałem. Ja też czasem czuję się samotny. Dlaczego się pan nie ożeni? Nie poznałem żadnej kobiety, która nie interesowałaby się jedynie moimi pieniędzmi, a dopiero potem mną. Może nie umiał pan szukać? Rozmawiałaś z Valerio? Tak. Powiedział coś, co się panu nie spodoba. Co? Pańska córka myśli, że pani Flavio zabiliście żonę Moncady i to samo chcieliście zrobić Aleksowi. Kto jej to powiedział? Moncada. Drań. Krystyna opowiedziała o tym Valerio? Zrobiła to kobieta, która mieszka w pensjonacie. Podobno pracowała u doktora Acevedo. Może dlatego Krystyna nie chce mnie znać. Sprawił, że córka jest przeciwko mnie. Zawrócił jej w głowie, tak samo jak Oriana. Trzeba coś zrobić. Wiem, ale kazałem go sprzątnąć, tylko że wszyscy mnie zawiedli. To pan Canet. Czego chce ten idiota? Wejdź. Kobieta, która udawała martwą na wyspie Del Rey, była tutaj? Dlaczego pytasz? Moncada mówił, że ją widział w twoim samochodzie. To niemożliwe. Amira jest w San Diego. Dobrze, że jesteś. Musimy porozmawiać. Tak nie można. Nie wolno wzbudzać w Oriane poczucia winy i wmawiać jej, że siostra patrzy na nią z nieba. To nie tylko absurd, ale i kłamstwo. To co robić? Jeśli Flavio się dowie, co miało dzisiaj miejsce, może ją oskarżyć o zdradę. Żaden mężczyzna nie przyzna się publicznie, że żona go zdradza. A już tym bardziej Flavio, który jest taki dumny i pewny siebie. Może kazać uznać ją za nienormalną. To też nie jest łatwe. Powiedzieć mu, że Oriana została zgwałcona w dzieciństwie? Oczywiście. Czy on się już tego nie domyśla? Nie wiem. Być może. Ale powiedziała pani o tym swojemu znajomemu? Rozmawialiśmy kiedyś o tym, ale traktując to tylko jako możliwość. Na pewno? Nie okłamuję pani ani Oriany.
Jeśli chcę pomóc, to tylko dlatego, że uważam, że Alex nie pasuje do Oriany. Ale ona powinna się rozwieść. Wtedy żadna siła nie oddzieli ją od Moncady. Coś za coś. Postaram się przekonać Alexa, że to nie związek dla niego. Oriana będzie bardzo cierpieć, ale nie możemy pozwolić, żeby spędziła życie u boku Flavia, czyli człowieka, którego nienawidzi. Dobrze. Dlaczego chcesz to wiedzieć? Alex uważa, że to spinka doktora Acevedo, a ciotka mówi, że kłamie. Nie rozumiem, co to za różnica? Co słychać? Jak się pani miewa? Dziękuję, dobrze. A pani? Bardzo dobrze. To moja kuzynka Camelia. Miło mi. Mnie również. Chciałam panią zapytać, czy widziała pani tę spinkę? Oczywiście. Miał ją na sobie doktor Acevedo w dniu zabójstwa. Nie rozumiem, dlaczego to nie wyszło, skoro próbowali tyle razy. Zrób to ty, skoro jesteś taki mądry. Nie jestem mordercą. Nie? A doktor Acevedo? To był wypadek. Martwisz się czymś. Oczywiście, i to bardzo. Dlaczego nie zakończysz tej sytuacji? Sugerujesz, żebym ja go zabił? Może. Ale mógłbyś też zmienić otoczenie. Uciec? Nie zupełnie. Dogadaj się z Orianą. Niech ci da jakąś sumkę za rozwód. A ty co? Moncada nie ma dowodów przeciwko mnie. Na mnie też nic nie ma. Nie? A co z aktem zgonu? Zapomniałeś, że jest fałszywy? Zrobiłeś to celowo. Jeśli ktoś by coś odkrył, tylko ja okazałbym się winny. Jaką jeszcze pułapkę na mnie zastawiłeś? Przekonasz się. Cieszę się, że jesteście tu obaj. Nareszcie możemy wyłożyć karty na stół. Dobrze pamiętam, że tamtego dnia pan doktor założył tę spinkę. Ten, który ją sprzedał Artemio, musi być mordercą. Jest pani pewna, że to ta sama spinka? Oczywiście. Artemio nie chce iść na policję i zgłosić tego? Nie wiem. To jego obowiązek. Wiem. W agencji powiedzieli, że jeszcze dzisiaj przyślą samochód. Nie widziałem go tam. Kupiłem go na Orianę, tak jak chciałeś. Ciekaw jestem, o czym chcesz ze mną rozmawiać. Chodzi o oskarżenia, o których wszystkim rozpowiadasz i które dotyczą mnie. Dlaczego nie zapomnisz o wszystkim? Zapomnij? A ty byś zapomniał, że zabili twoją żonę dwa dni po ślubie? Że zniszczyli ci życie, bo musisz uciekać przed wymiarem sprawiedliwości, chociaż jesteś niewinny? Że chcą cię zabić? Rozumiem, że nie jest ci łatwo. Ale nawet jeśli masz rację, to ta sytuacja nas nie dotyczy. Chcesz ze mnie zrobić idiotę? Chociaż nie mam dowodów, nikt mi nie wmówi, że to nie wy jesteście winni. Boisz się czego? Może to Artemio zabił doktora Acevedo?
Żeby go okraść? Nie, to Flavio kazał mu to zrobić. Dlaczego? Z powodu sprawy Alexa. Jeśli to zrobił, to mógł też zabić Karolinę. Wiem, że życie składa się z przypadków, tylko że w tej historii jest ich zbyt wiele. Są też pytania bez odpowiedzi. Odpowiedzi są, tylko że ty w nie nie wierzysz. Nie wierzę w to, że nie oddajesz mnie policji, bo boisz się skandalu. I że człowiek, który do mnie strzelał, znalazł się w szpitalu przez przypadek. Poza tym wiedziałeś, że napadli na doktora, zanim ja ci to powiedziałem. A Artemio nie kupił tej spinki. Zabrał ją doktorowi. Jakiej spinki? Należała do doktora Acevedo. Miał ją na sobie, kiedy go zabili. Widziałem się z nim tego dnia. Chciał cię oskarżyć o śmierć Renaty i o to, że zastawiłeś na mnie pułapkę. Pewnie to zrobił i dlatego go zabiłeś. Potem poprosiłeś Artemio, żeby upozorował napad. Tyle, że nie liczyłeś się z tym, jaki jest głupi. To bzdury. Widzę, że macie wspólne problemy, ale co ja mam do tego? Flavio musiał mieć wspólników. A zwłaszcza kogoś, kto ma kontakty za granicą. Ale dlaczego ja? Nie mam żadnego interesu w tym, żeby cię zabijać. Jeśli chodzi o to zdjęcie, które zabrałem z biurka, to zrobiłem to na życzenie Flavia. Wcale nie. Następnego dnia, kiedy odniosłeś zdjęcie, prosiłeś, żeby Krystyna nic nie mówiła o tym Flavio. Czyżby to ona kłamała? Wyjaśnij też, dlaczego widziałem wczoraj w twoim samochodzie kobietę, którą rzekomo zabiłem na wyspie Del Rey. Mówiłem już, że dobrze wiem, co mówiłeś. Ten samochód przez kilka dni stał przed pensjonatem pani Tere. Sprawdzałeś, co robi twoja córka. Sama mi to powiedziała. Naprawdę to była spinka doktora? Nie wiem. Wujek mówił, że kupił ją w miasteczku. Kiedy? Nie pytałam. Skoro ją kupił, to znaczy, że Severina sprzedaje jakieś rzeczy po doktorze Acevedo. To niemożliwe. W takim razie to wujek napadł na doktora. Nawet w żartach tak nie mów. Już dobrze. Ale skąd wziął pieniądze na samochód, telewizor, wideo i wakacje? Powiedz. Z oszczędności. Z czego? Nigdy nie odłożył ani grosza, wszystko przepijał. Może pan Flavio dał mu jakąś gratyfikację? Aż tyle? Jak myślisz, ile wydał na to wszystko? Uważasz, że pan doktor miał przy sobie tyle pieniędzy, kiedy go napadli? Pan Canet jeszcze nie wrócił? Nie, dlaczego? Nie twoja sprawa. Można wiedzieć, gdzie się wszyscy podzieli? Mamy zaraz jeść, a nie ma Kameli, Oriany ani Flavia. Pan Canet pojechał do miasta, a dziewczęta? Pójdę ich poszukać, poczekaj. Podobno masz taką samą spinkę, jaką miał pan doktor Acevedo. Zobaczyłem ją na straganie, spodobała mi się, to ją kupiłem. Mogę ją zobaczyć? Proszę poprosić o to panienkę Oriany. Zabrała ją. Wysłuchaliśmy twojej wersji. Z mojej strony mogę ci jedynie powiedzieć, że się mylisz. Być może widziałeś tę kobietę, ale nie w moim samochodzie. Przecież masz taki. Dlaczego zaprzeczyłeś, kiedy cię o to spytałem? Miałem taki samochód, ale go sprzedałem. Zadowolony? A ty? Jestem niewinny. Wspaniale. Tworzymy trójkę niewinnych. Ty wkrótce będziesz miał do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. Dzięki dochodzeniu okaże się, czy ta zabita żyje, czy nie.
Tyle, że to dość długo potrwa i sporo czasu spędzisz za kratkami. Sugeruję, żebyś skorzystał z propozycji Flavio i docenił jego dobrą wolę. Dobrze wie, czego chce. Pieniędzy i rozwodu. Zgadzasz się, prawda, Flavio? Flavio! Dobrze. Do diabła. Może przypieczętujemy to dobrą kolacją? Ja stawiam. Nie, dziękuję. Widzę, że ci się powodzi. Jesteś elegancko ubrany. A nawet ogolony. Wygrałeś na loterii, czy co? Nie. To jak to zrobiłeś? Kiedyś ci opowiem. Kiedy? Może wieczorem. Nie mogę, mam randkę. Znasz tę dziewczynę, bo mieszka w Miraflores. Kto to? Przyszła tu raz na obiad, bo zaprosił ją pan Omar. Nazywa się Marta. Dlaczego zmusiłeś mnie, żebym się zgodził na rozwód? Nie było takiej potrzeby, nie ma żadnych dowodów. Ale tak jest lepiej. Będziesz spał spokojnie. A teraz wyjaśnij mi sprawę ze spinką doktora Acevedo. A ty powiedz, dlaczego zaprzeczyłeś, kiedy pytałem, czy ta kobieta z wyspy tu była. Nareszcie są. Dolores i ja czekamy na was w jadalni. Gdzie byłyście? Zrobiłyśmy sobie wycieczkę samochodem, który Flavio kupił Orianie. Kupił jej auto? Nie wiem, nie prosiłam go o to. Umyjcie ręce i chodźcie jeść. Jeśli Artemio nie pójdzie na policję, ja to zrobię. Wydaje mi się dziwne, że ten, który napadł na doktora, sprzedaje teraz jego rzeczy w miasteczku. To musi być ktoś stąd. Jakiś głupi. Każdy by się domyślił, że trzeba z czymś takim wyjechać. Pewnie. Co jeszcze miał przy sobie pan doktor? Zegarek i teczkę. A pieniądze? Nigdy nie nosił ze sobą dużej sumy. Tylko kartę, prawo jazdy. Biedaczek. Pójdę na policję. Przyłączysz się? Oczywiście. Lepiej ja z panią pójdę. Komisariat to nie miejsce dla kobiet. Ma pan rację. Zniszczyłeś mi życie. Zrujnowałeś je. Przestań narzekać. Przecież dostaniesz pieniądze. Nie chciałem się rozwodzić. Ale dlaczego? Nie śpicie razem, a ona jest oziębła. Kto ci to powiedział? Elis? Nieważne, ale to prawda. Chciałem stworzyć rodzinę, mieć pozycję. Rodzinę założysz z inną, która cię pokocha, a pieniądze dają prestiż. Ale ludzie pomyślą, że ożeniłem się z nią dla własnych korzyści, nie z miłości. A to nieprawda? Nie. Kochałem ją. Była moim ideałem. Niewinna. Delikatna. Posłuszna. Myślałem, że dopiero ją stworzę. Lepiej nie. Właśnie, że tak. Pijani mówią za dużo. A pan Flavio Canet musi zachować pełną świadomość. Mam rację? Alex nie kłamał.
Severina powiedziała, że spinka należała do doktora, który miał ją na sobie w dniu śmierci. W takim razie człowiek, który ją sprzedał Artemio, jest zabójcą. A może nie? Może to Artemio zabrał ją doktorowi? Uważasz, że Artemio go zabił? Na polecenie Flavia. Przypomnij sobie, co mówił Alex. To już szczyt wszystkiego. Jak możesz być taka naiwna? Ciociu. W następnym odcinku chcę kogoś zadenuncjować. Kogo? Szofera pana Flavia Caneta. On ma spinkę mojego pana, doktora Acevedo, którego zabili. To przez te psy. Nie lubiłem ich, więc się ich pozbyłem. Psy panienki? Jeśli mnie wydasz, pożałujesz. Nie mogę tak żyć, dlatego idę się oddać w ręce policji. Wersja polska ITI Film Studio na zlecenie TVN. Tekst Olga Krysiak. Czytał Tomasz Magier.